Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na kolejną recenzję serialu To jest Żużel. Także przed nami 8 odcinek, więc zapraszam was do tego serdecznie, a więc zapinamy pasy i startujemy. Jeżeli ktoś z was nie oglądał moich poprzednich recenzji odcinków, także zapraszam was od razu serdecznie. Tutaj gdzieś na karcie będą one wyszczególnione. No cóż, a teraz 8 odcinek. 8 odcinek zatytułowany Hejt. Bo dużo o tym będzie, zawodnicy na ten temat dużo mieli do powiedzenia. No i powiem szczerze, na początku już dosyć mocno uderzyły mnie słowa Piotra Pawlickiego, bo tutaj w sumie od niego się to wszystko zaczyna. I pozwólcie, że je szybko wam przytoczę. Jak jest nagonka, to już lecimy po całości. Żyjemy w Polsce, ludzie nie gryzą się tutaj w język. Współczuję tym, którzy mają w sobie tyle nienawiści, żeby życzyć komuś śmierci lub wózka inwalidzkiego. Apeluję do takich ludzi, żeby odklikali moje social media, bo ja tam nie potrzebuję się użerać i żeby ktoś w taki sposób leczył swoje kompleksy. No, powiem szczerze, bardzo mocne słowa tutaj Piotrka. I faktycznie, fajnie, że ci zawodnicy się tutaj otworzyli, że mówią o tej stronie. Zresztą pozostali zaraz, których przytoczę, również w takim samym tonie tutaj mówili, bo tego nie powinno być. Ja już niejednokrotnie sam tutaj na kanale również walczymy z hejtem, bo po prostu w każdej dziedzinie życia hejt nie jest akceptowalny i nigdy nie powinien być. Więc obojętnie jaki ktoś nie jest, to nie znaczy się, że w internecie można sobie na wszystko pozwolić. Z kolei Szymek Woźniak mówi, że wiadomo, w jakich czasach żyjemy, że to, co elektryzuje, to, co wymierza w kogoś cios, to się po prostu dobrze sprzedaje. Niestety w żużlu jest podobnie, więc tutaj Szymek też jest taką sytuacją rozżalony. Mówi również, jak trudny jest ten sport, bo poświęcasz wszystko, trenujesz od rana do wieczora czasami, sprzęt przerzucasz, żeby to wszystko zagrało w meczu ligowym, a czasami jest tak, że punktu nie zdobywasz, to nie masz kasy. Zero punktów równa się zero kasy. I wtedy po takim meczu mówi, non stop myślisz, nie możesz spać. I jeszcze mówi właśnie o braku tego wsparcia. Braku tego wsparcia, bo zamiast tego wsparcia w social mediach jest wtedy jeszcze większy hejt. Dalej mamy Patryka Dudka i jego wypowiedź również, powiem wam szczerze, trochę mnie przeraziła, bo w jego głosie i w jego oczach widziałem taką bezradność. On z kolei mówi, że to, co się dzieje w internecie, to po prostu jakaś sieczka. Ludzie mówi, że mają tam freestyle totalny i nic nie można im zrobić. I mówi, co jest najdziwniejsze, że podpisują się czasami z imienia i nazwiska. I mówi, że to go po prostu przeraża. To go przeraża, sam również wspomina, że już w większości nie prowadzi swoich social mediów właśnie, żeby nie karmić się tą złą energią, tak to nazwę chyba, bo widać, że to w nim coś wypaliło. I mówi tak samo, że on stara się z ludźmi więcej spotykać i wtedy porozmawiać na różne tematy, bo wtedy jest ta interakcja zupełnie inna niż ta w internecie, bo mówi, szkoda mu się męczyć, bo jeżeli kartka jest biała, a dla kogoś ta kartka jest czarna. I dlatego tak to właśnie wygląda. Dalej mamy Dominika Kuberę i on z kolei, Domin, mówi też bardzo fajne i mądre słowa, bo mówi, że tak naprawdę to chyba to jest pójście na łatwiznę, bo łatwiej jest kogoś powyzywać w necie. Mówi, a chciałbyś zobaczyć taką osobę, która by przyszła na cały dzień, zobaczyła, jak ciężki zawód wykonują oni, jeżeli chodzi o żużlowców. Ile godzin są w samochodach, w busach, przygotowania, treningi, i mówi, i spróbowałby przejechać się pół okrążenia i już by miał dosyć. Więc tak młodzi zawodnicy jak Domin, już spotykający się z takim hejtem, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, chyba praca z psychologiem, jeżeli, i to nie tylko jeżeli chodzi o wynik, ale właśnie chyba najbardziej radząc sobie, jak sobie poradzić z tym hejtem kibicowskim, chyba to będzie już albo inaczej, to może już jest standard. Bo my faktycznie, tak jak powiedział Szymek, nie Szymek Woźniak, tylko
No a chyba Szymek Woźniak, już teraz dokładnie nie pamiętam, że to jest 60 sekund. Nie, Dominik Kubera to powiedział. 60 sekund, gdzie ich widzimy na torze i tyle. A to są zwykli, oni są zwykłymi ludźmi. Ja niejednokrotnie tutaj również powtarzałem, że na początku jak robiłem prawdę żużla ekstra z zawodnikami, to też jakoś stresowałem, ale później mówię, nawet teraz, chyba jedynym zawodnikiem, przy którym bym się nadal stresował, to byłby Tomasz Golob. Ale nawet jeżeli miał możliwość z Bartkiem, z Marzlikiem porozmawiania, to wydaje mi się, że porozmawiałbym z nim jak z każdym innym tutaj już teraz na kanale. Pełen luz, bo on się niczym nie różni. Więc tak samo nie można w nich napierniczać, to tylko ślina, albo co palce na klawiaturę klikną, bo czasami właśnie zapominamy, że to też są zwykli ludzie, tacy jak my, ja czy wy. Więc to na pewno fajnie, że to jest tak pokazane akurat jeżeli chodzi o ten serial. W końcu całe szczęście nie było praktycznie żadnego meczu pokazanego, o dziwo, bo ja na to narzekałem. Wy z kolei w komentarzach pisaliście, że za dużo nikiego. No to tutaj was pocieszę, w tym odcinku w ogóle nikiego nie było. Także fajny, naprawdę super odcinek. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Dalej mieliśmy Gleba Czugunowa. Gleb Czugunow, tak naprawdę to mi się trochę nie spodobało, bo już od tego drugiego odcinka tego Gleba tak wybielali, więc idziemy troszeczkę teraz w inną stronę. Gleb mówi, że z hejtu to ogólnie się śmieje. I mówi, ale co jest gorsze? Gorsza jest dyskryminacja. Kiedyś tego nie rozumiał, ale teraz to bardzo rozumie i porównał to do... Teraz rozumie, jak czarni ludzie czują się, nie wiem, dyskryminowani przez białych. Tak powiedział. No mocne słowa i porównał to do swojej sytuacji. I są oczywiście urywki w tle, jak on tam na tą siatkę się rzuca, bo go kibice wyzywają. Ja już powiedziałem niejednokrotnie. To jest i po części wina Gleba i klubu. Bo powinien być na to przygotowany. To było tak wszystko świeże. I Gleb zapomina o jednej ważnej kwestii też. Ja nie hejtuję Gleba, ale zapomina o jednej kwestii ważnej. Bo on tutaj mówi, bo ja już nie startuję pod tą flagą. Ale wszyscy pamiętamy, w jakich okolicznościach ty masz polskie obywatelstwo, Gleb. I mamusię oszukasz, tatusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. I tego nikt ci nie zapomni. Ja nie mówię, że to jest powód, żeby cię hejtować. Ale na pewno męczennika tutaj z ciebie również moim zdaniem ja nie zrobię, bo też masz swoje za uszami. Więc jak ja mówię, medal ma dwie strony. I to tyle, jeżeli chodzi o Gleba. Dalej jeszcze przez chwilę był Bartek Kowalski. Też nie chcę za dużo tutaj mówić, bo Bartek, była wyciągnięta ta sytuacja z Gorzowa, jak mu tam krzyczeli wypier, wypier, nie? No i porównał ten cały też hejt. O hejt się zgodzę, ale powiedział to też słowami, wspomniał o Tomku Andrzejaku. Do tego hejt doprowadza. Zgadzam się, hejt doprowadza do wielu tragedii. Aczkolwiek nieraz swoimi ruchami zawodnicy właśnie narażają się na jeszcze większy hejt. I wiem, hejtu nie powinno być. Obojętnie co dany zawodnik by nie zrobił, to nie zasługuje na żaden hejt, życzenie komuś śmierci, wózka, kalectwa czy czegokolwiek. Aczkolwiek gdzieś muszą pewne rzeczy też przemyśleć, zanim wykonają dany ruch. Takie jest moje zdanie. No i dalej przechodzimy do żużlowej rodziny. I ten content wspaniale mi się spodobał, bo z kolei został pokazany dom Piotra Rusieckiego, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, bo jak wiecie, prezes Unii Leszno już tutaj u nas występował na prawdzie żużla ekstra w zeszłym roku, także fajnie, że mieliśmy okazję poznać tą jego żużlową rodzinę. A czemu żużlowa rodzina? Bo jak bardziej wtajemniczeni, czy mniej nawet wiedzą, Piotr Rusiecki ma swoje, to co widziałem w tym serialu, to mogę chyba powiedzieć, się nie obrazi, rancho. Ma takie rancho, naprawdę fajna, super chata. No i gości to nawet mało powiedziane. Jest pokazane, że stworzył żużlową rodzinę. Zagraniczną żużlową rodzinę, bo gościł tam na początku był Brady Kerz, tak jak pięknie to powiedziane było.
Później Jamon Litzy. I tutaj fajnie, bo opowiada partnerka Piotra Rusieckiego, pani Ewa. Opowiada córka młoda właśnie Piotra Rusieckiego, jak to było właśnie z tym Jamonem Litzy, jak on się znalazł. Oczywiście powiedział tutaj, że no to został poproszony przez Lee Adamsa. Później się okazało, że to tam delikatny wkręt Piotrka, żeby jakoś rodzina to lepiej. Miał mieć 17 lat, okazało się, że miał chyba 19, więc no troszkę się tam nie zgadzało, ale bardzo fajnie to właśnie pokazane, że są traktowani jak rodzina. Rodzina żużlowa. I szacun dla właśnie prezesa Piotrka za to, jak on to, jaką rękę wyciągnął do tych Australijczyków. Ja wiem, że to jest obopólna korzyść. Oczywiście, jeżeli taki Australijczyk wypali, no to jest zawodnikiem Unileszno, prawda? No i prezes zaciera tylko rączki, bo nie dość, że ma go pod swoim dachem, to jeszcze robi mu, a zawodnik robi mu punkty na torze, więc naprawdę, nie? Jest tutaj wilk cały, znacie, wilk syty i owca cała, nie? Więc to jest fajne. Pokazane właśnie tam Jamon Litzy i Keanu Ryu. Właśnie to mi się bardzo też spodobało, oni sobie rozmawiają nad jeziorkiem i faktycznie mówią o tym, że to jest jak rodzina. Tyle co pomógł Piotr, jeżeli chodzi o żużel, mówi, no lepszego startu by nie mogli mieć, pełen profesjonalizm, więc jeszcze większy szacun, że można w taki sposób to pomagać. Jaka sytuacja jeszcze z tej całej rozmowy mi zainspirowała? Tutaj Keanu Ryu, który miał 16 lat, jak tutaj przyleciał i jakoś na koniec sezonu kontuzję nogi i nie mógł wrócić po sezonie do Australii. Mówi właśnie tutaj Piotr Rusiecki między innymi, że no musiał podpisać zgodę na operację w ogóle w Polsce dla niego, bo był nieletni. Mówi, musiał większość czynności za niego wykonywać. Nawet wspominał o tym tak pół żartem, że no musiał go podmywać nawet. Więc jak prawdziwy tata i ja to bardzo szanuję. A widać przy tym wszystkim skromność. Nie to, że się Piotr chwali, jakim jest super człowiekiem i jak pomaga. Nie, widać było, że skromność przed kamerą. I to jest fajne. To jest fajne, że jest taki otwarty do ludzi, że naprawdę jeszcze tym bardziej pomaga zawodnikom z Australii, tak? To nie jest tam kolega kolegi tutaj, pomóż czy coś w tym stylu, tylko ludzi, których pierwszy raz na oczy na lotnisku widzi, więc jeszcze większy szacun. Bardzo fajnie to pokazane, swoje wszystkie medale, 5 tytułów drużynowych mistrzostw Polski przez Unię Leszną ma powieszone na takim drewnie, na takim słupie, który dom trzyma, jest tak na takie belki podzielone, no i tutaj żartował właśnie, że jeden słup jest jego z medalami, a drugi Kiana, no i do Kiana mówi, a ty gdzie masz te swoje medale, nie? Także, no fajnie, widać, że jest taka więź między nimi i to mi się bardzo spodobało, że właśnie jeszcze więcej takiej prywaty tutaj oglądaliśmy i właśnie też między innymi było pokazane, że ten żużel może łączyć rodzinę, ale również tutaj pani partnerka powiedziała, że jakby miała taką siłę, to wyciągnęłaby Piotrka z tego żużla. Bo już na pewno jeszcze tego nie było przed kamerami, ale wie, jaki żużel potrafi być niewdzięczny. Niby masz sukcesy? Nie wiem, palą twoją marynarkę, podrzucają cię do góry, gdzie za chwilę no jesteś mieszany z tym torem żużlowym. No tak to właśnie bywa. Także naprawdę na duży plus odcinek, dużo można sobie z niego wniosku wyciągnąć. Mam nadzieję, że również obejrzycie i powyciągacie swoje wnioski. Piszcie w komentarzach, co wy tutaj sądzicie. Oczywiście odcinek kończy się zapowiedzią następnych, no jest pokazane właśnie, jak nurkuje chociażby i opowiada o nurkowaniu Jarek Campbell, czyli Jaro będzie troszeczkę więcej tutaj w następnym odcinku. Już zacieram rączki, ten odcinek na pewno, hate, top hate, tak, był taki hashtag. No i ta rodzina żużlowa pokazane, właśnie ta druga strona medalu, jak może być również fajnie, jak może być fajnie, jak to wygląda, gdy
człowiek chyba, bo tak o Piotrku mogę powiedzieć, który naprawdę dużo poświęcił już wszystkiego i zdrowia łącznie, to jeszcze wiecie jak to jest, my idziemy do pracy, wracamy i mamy swoje życie, a on kończy pracę i wraca i nadal jest z tymi żużlowcami i się interesuje tym wszystkim, więc szacun jeszcze większy bez cukru, panie prezesie, ale tak to wyglądało, takie miałem odczucie, więc duży props pana stronę. No i to tyle. Także jeżeli się podobało, to zostawcie tą łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to z góry was do tego zachęcam. Warto naprawdę obejrzeć ten serial. Może nie wszystkie odcinki, ale są naprawdę niektóre bardzo fajne smaczki. Ja go polecam, nic z tego nie mam. Ale cóż, elo burdelo, jak ja to mówię. Także jeszcze raz pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.